Cześć, witajcie detailingowy Dziadzia. Dzisiaj ze mną manufaktura wosku i ich słynny neonik. To już jest ta ulepszona wersja. Syntetyczny wosk w sprayu o zapachu malinowym. Malina, ja tutaj bardziej landrynę czuję. A może jest, nie, bardziej landrynkowy. Ogólnie tak, zapach mi nie siada. Nie siedzi mi, taki sztuczny. Niekoniecznie, ale o tym nie dyskutujemy. Na pewno będą też zwolennicy tego zapachu. Kolejna rzecz, podoba mi się to, że firma wypuściła takie testerki. Całe 10 zł. Mnie to kosztowało. Co mnie bardzo cieszy, kupujesz sobie testerek, sprawdzasz produkt. Jeżeli ci nie odpowiada, nie inwestujesz grubszej kasy. To jest bardzo fajne. Tutaj bardzo dobry pomysł. Fajnie, że szklana buteleczka. Atomizerek całkiem fajnie rozpyla. I dobra, lecimy dalej. Aplikacja tego produktu. Bajka. Naprawdę rozprowadzenie, żaden problem. W ogóle ani się nie marzy, ani się nie ciągnie jakoś, nie sprawia oporu. Rewelacyjnie, rozprowadzasz w garażu 7 stopni i wysoka wilgotność, więc warunki średnie. A produkt dla mnie jest bezproblemowy. Docieranie również. Odwracasz mikrofibrę, cyk, cyk, cyk. Elegancko odparowuje natychmiastowo, więc tutaj naprawdę super. Na mokro też bez problemu. Troszeczkę dłużej pomachamy, wiadomo jak to woda, żeby musi dłużej odparować, ale też bez problemu. Przyciemnienia przy tym produkcie nie zauważyłem. Jak dla mnie nie przyciemnia w ogóle, ale daje bardzo fajny połysk. On tak jakby minimalnie zakrawa o szkiełko. Naprawdę fajnie. Położyłem drugą porcję i tak jakby spotęgowało odrobinę. Tu pod tym względem rewelacja. Jako całokształt produktu super. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. Nie sądziłem, że on tak będzie taki bezproblemowy tak naprawdę. Bezproblemowy, na szybką akcję będzie rewelacja. Czy będę badał teraz trwałość tego łobuziaka? Zobaczymy, bo pojawił się nowy szerszeń na podwórku, nowa auto. Żona stwierdziła, że już najeździła się tigrą. Tigra będzie do sprzedania. Jeżeli się w tym czasie nie sprzeda, to postaram się zrobić jakiś. Postaram się zrobić test trwałości. Czy się uda? Zobaczymy. No dobrze. W komentarzach przy produktach, przy cleanerach do opon padały pytania, skąd mam takie buteleczki i gdzie można je kupić. Powiem tak, ja je mam z pracy i czy je można kupić? Chyba nie. Ja ich nie będę sprzedawał, bo tu nie o to chodzi. Ja je będę rozdawał, o tak powiedzmy, jako gratisy. Dzisiaj leci dwie butelki do rozdania. Jeżeli chcesz taką buteleczkę, wpisuj neon. Komentarz, jeżeli jesteś pierwszy, zgarniasz dwie takie butelki, także szybciutko ładuj komentarz. Buteleczki, jeżeli będziesz pierwszy, powtórzę się ponownie, lecą do Ciebie. No dobrze, moją opinię na temat produktu znasz, jestem mile zaskoczony, naprawdę, bardzo fajny produkt, oprócz zapachu, powiem szczerze, no tak naprawdę nie widzę w nim minusów, nie widzę, naprawdę super, rewelacja, jestem miło zaskoczony. Nie będę więcej przynudzał. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!